wypadł mi dyżur nocny z 12 na 13 grudnia. Zamówionych mieliśmy kilku drukarzy. Musiałem wydać papier, uzyskać wcześniej ich zgodę, że zostaną na nockę. I rzeczywiście Gienek Karasiński miał w tym czasie jakieś wolne, czy też urlop, nie jestem pewien. Ja przyszedłem rano i zostałem już na nockę. Z tym, że około godziny 12 zwolniłem się i poszedłem do domu na obiad. Wyczuwało się już pewne napięcie. Już się o tym mówiło, szeptało się właściwie po kątach, że coś się szykuje, coś się szykuje. No i nasz szef Birstu, Andrzej Gorczyca, miał przyjść po południu i z nami rozmawiać, z nami, czyli z poligrafią, konkretnie ze mną. No i przyszedł i powiedział, macie wymontować po drukowaniu już. Macie wymontować pewne niezbędne elementy, żeby unieruchomić poligrafię i te elementy z maszyn drukarskich schować. No poza tym schować materiały różne, które nie powinny zostać się do SBC. Koło godziny chyba 8 wieczorem jakiś pułkownik przyszedł do nas i mówił, jak macie coś, to wywoźcie stąd jak najprędzej, bo się szykuje nalot. Zgłosił się między innymi do nas jakiś pułkownik w mundurze, w płaszczu był, ale z czapką oficerską i na ramienniki na płaszczu miał podpułkownika chyba. I powiedział nam w zaufaniu, a był również ze mną z KPN-u, też mi uciekł z pamięci nazwisko, ale mówił, macie coś do wywiezienia, to wywieźcie, bo coś się szykuje. A ja wracając około godziny 16 z obiadu z domu, przechodziłem koło ulicy Konopnickiej. Tam jest centrala telefoniczna i koło tej ulicy, w tej ulicy właściwie w boku, z boku stały dwa samochody przykryte plandeką i pełno żołnierzy na nich. Nie wiem, czy to było ZOMO, czy wojsko, ale potem się okazało, że to było wojsko. Przygotowane mieliśmy dwa małe offsety, farbę i część papieru załadowane na nyskę. Czy to był żółk odkryty, już nie pamiętam. I miały wyjechać. Ja się zająłem kontrolą tych papierków wszystkich i dziennie z tymi drukarzami rozmawiałem, skończycie pracę, macie wymontować materiały, części z urządzeń poligraficznych. No, zająłem się tymi papierkami, zacząłem szukać, niektóre niszczyć. Część schowałem w kanale kominowym. Część materiałów zniszczyłem, które były no, raczej zbyt polityczne, jak je uznałem. Mówię, po co ma ubecja dostać takie materiały, będą wydziwiać. Część dokumentów schowałem, tak mówiłem, w kanale kominowym. Akurat kanał spalinowy, sedzy do licha i trochę było. No jeszcze zająłem się innymi rzeczami i zacząłem słuchać radia. Zacząłem słuchać radia i nagle słyszę, to była godzina gdzieś 22, 23 może, w każdym razie przed północą. Słyszę jakieś krzyki, idą, idą. Okazuje się, że część grupy plakatowej
Była na górze, czekała na dyspozycję, że mieli z plakatami wyjść w miasto. I byli również ludzie z KPN-u, a między innymi w tej plakatowej było sporo ludzi z KPN-u. No i słyszę, idą. No i padł któryś do mnie na dół i mówi, UBC-y czy SBC-y idą. No i zamknęli drzwi. To była willa jakaś jednopiętrowa bodajże, jakiegoś no, finansisty chyba sprzed wojny, wyposażona w meble bardzo, moim zdaniem, stylowe i jeszcze z czasów chyba drugiej połowy XIX wieku. Szyby w drzwiach były kryształowe. No jednym słowem, budynek był ekstra. Jak słyszałem, to w tym budynku, kiedy odwiedzał Śląsk de Gaulle, w tym budynku miał swoje lokum. Jednym słowem, bardzo, bardzo wartościowy, że się tak wyrażę, pod względem architektonicznym i wyposażenia budynek. Ale miał możliwość założenia sztaby od wewnątrz na drzwi wejściowe. Drzwi wejściowe dębowe, kurczę, mocne. Jednym słowem zamknęliśmy, mieliśmy przygotowane do ataku na nas UBC, mieliśmy przygotowane gaśnice pianowe. No wiadomo, normalnie wszystkie przepisy pożarowe, przeciwpożarowe, to zobowiązywały nas. No i staraliśmy się być zgodni z przepisami, żeby nam się władza czerwona nie czepiła czegoś. Ja również w poligrafii miałem tam parę tych butli pianowych. Nie mieliśmy tych na tlenek czy dwutlenek węgla, te, które zamrażają. Tego nie mieliśmy. No i krzyk, idą, i słyszę walenie w drzwi i krzyk z zewnątrz, otwierać. A to mówię, jeszcze było przed północą. To była godzina 23, może 23:30. I poszedłem tam na górę, tym drukarzom kazałem drukować nadal to, co mają do drukowania. I poszedłem na górę, bo poligrafia się mieściła w piwnicach. No i na górze już przystępujemy do obrony. No i co jest? No i co jest? No bo nic, będziemy się trzymać, będziemy bronić wejścia tutaj. Ja przez drzwi rozmawiam z jakimś, mówię, kto wy jesteście? Służba bezpieczeństwa, otwierać. Mówię, wiecie, która godzina? Przyjdźcie o 6 rano, to wam otworzymy. Otwierać, bo wywalimy drzwi, no wywalajcie. I zaczęli rzeczywiście tłuc jakimiś drągami w drzwi. I za chwilę wybili dziurę w drzwiach. Wypadła jakaś część z tych składowych drzwi. No to my przez te otwory na nich tymi gaśnicami pianowymi. Nie mogli sobie dać rady. No a tych gaśnic było sporo, także trwało to jakiś czas. Skończyły się gaśnice. Na górze kazałem zbiec na dół po gaśnicę z poligrafii. No i rzeczywiście już sam nawet gaśnicą waliłem tam za te okna i nawet takie niecenzuralne słowa leciały z moich ust. Rzadko kiedy. Chodźcie tu, skór, to was przyjmiemy odpowiednio. No ale w pewnym momencie wrzucili do środka, nie wiem, czy to się nazywa granat gazowy, czy nie granat. To jakaś rura taka gdzieś. Długości gdzieś 35-40 może, metalowa, i z niej na obie strony wylatywał
gaz żółto-zielony. Dusił, drapał w gardle oczy, kichanie, smarkanie i łzawienie oczu. No i chłopcy z plakatowych uciekli. Nie było czym tego wyrzucić. Szukałem jakiejś szmaty, krzyczałem do kolegów, dajcie szmatę jakąś, zalejemy to wodą i przez szmatę wyrzucimy. Nie było czym, ani łopaty, nic. No i pouciekali. Ja też zszedłem do poligrafii. Kratę zamknąłem na łańcuch i kłódkę, żeby do mnie się nie dostali. Ale za chwilę słyszę brzęki, kurcze, wywalanych drzwi i szamotanie z kratą. Gdzieś tam, nie wiem, czy czym przecięli te łańcuchy, czy to przypalnikiem, ale chyba nie. Raczej przecięli jakimiś nożycami. Musieli być przygotowani na takie akcje. No i wpadli do mnie i dwóch do mnie obskoczyło zomowcy. I starszy człowiek, gdzieś koło 50, w cywilu, bez czapki, w płaszczu. Pójdzie pan z nami, a ja mówię, kto wy jesteście? Służba bezpieczeństwa. Mówię, co teraz przychodzicie? Czemu to teraz? Wszystko w swoim czasie. Wszystko w swoim czasie dowiecie się. Idzie pan z nami, czy mamy pana wziąć siłą? Takie rozmówki. A ja mówię, przed siłą to mogę ustąpić. Idę. I poszliśmy na pierwsze piętro, a tam już operowała pewna grupa esbecka w pokoju zajmowanym przez KPN i przez organizacja obrony więzionych za przekonania. I tam robili dokładny przegląd szaf. Mieli przygotowane kosze, ciekawe, kosze wiklinowe i jeden z esbeków rozdzielał to do tego, to do tego, to do tego. I taki starszy kapitan, mówiono mu, panie kapitanie, w płaszczu właściwie w takim właściwie już jesiennym płaszczu z kołnierzem jakimś futrzanym, do mnie mówi, pan tu będzie jako świadek rewizji. Proszę siedzieć i patrzeć się, co my robimy. I sprowadził do mnie jeszcze dziewczynę z administracji tego budynku. I byliśmy świadkami. No i rzeczywiście nawet jakieś pieniądze znaleźli, to te pieniądze na boku zaraz przeliczył i wpisał do protokołu. Ale zerwali godło polskie, polskiego orła w koronie. Zerwali ze ściany i podeptali go, kurczę, buciorami. Na miejscu, tam gdzie go zerwali, rzucili na podłogę i buciorami go podeptali. Aż mnie to wstrząsnęło, mówię, kurczę, Polacy, niech was szlak nagle trafi. Godło polskie, tak deptać. No i tak trwało to do godziny chyba, zaczęło się robić szaro, to była chyba godzina 6. Jeden z esbeków, bo na tym pięterku znajdowała się biblioteka nasza związkowa. No właściwie nie z esbeków, to był zomowiec. W mundurze był, a zomowcy na górze operowali, kurczę, drzwi otwierali kopniakiem, nie na klamkę, biurka kopniakiem, jak się nie dało otworzyć, tylko brzęk szkła słychać było i łamanie krzeseł, kurcze, biurek. No ale za chwilę oni tam buszowali w tej bibliotece i jeden z tych zomowców niesie w ręku egzemplarz jakiejś książki. I biegnie do tego kapitana i mówi, panie kapitanie, niech pan popatrzy, czym się Solidarność zajmowała.
A to był tytuł Pornografia Gombrowicza. Solidarność zajmuje się pornografią. No patrzcie ludzie. To świadczyło o ich intelekcie. No i tak nas trzymano tam do czasu zakończenia rewizji. Podpisaliśmy protokół. Wyprowadzili nas z tą dziewczyną na zewnątrz. Stał tam już jakiś samochód osobowy. Wsadzili nas do samochodu i zawieźli na ulicę Lompy do komendy wojewódzkiej MO. Tam nas zaprowadzono do aresztu i przekazano władzom aresztu. Ale ten esbek, który ze mną, mnie zabrał z tej piwnicy poligrafii, jechał ze mną. Zabrał mi teczkę, a w teczce miałem tam różne też papierki. I był przy rewizji mnie i w spisywaniu protokołu do depozytu. No i podpisałem ten protokół. On tam w międzyczasie znalazł takie pasemka, które przygotowaliśmy wcześniej z napisami. Zdjęłano w SSR. Naklejaliśmy to na różne plakaty esbeckie czy tam rządowe. I on to wynalazł, kurczę, w teczce i mówi, co to, zajmujecie się polityką zamiast związkiem zawodowym, coś w tym sensie plutu. No i potem rozebranie do naga, oczywiście zaglądanie w odbytnicę, do uszu, do nosa, do ust, we włosy. No i potem zabrać swoje manele i strażnik odprowadził mnie do jakiejś tam celi, nie pamiętam której, no w każdym razie na dole. Chyba to była cela 7, nie jestem pewien, dosyć duża. A w międzyczasie widziałem to osobiście, jak skopano któregoś z kolegów przyprowadzonych nie wiem skąd. Rozbierano ich tam i on się tam nie za bardzo prędko poruszał. Więc skopano go po nogach i wyzwano od jakichś tam brudnych słów. No i trafiłem do celi, gdzie już było nas tam chyba z kilkunastu. I jak się okazało, w celi byli między innymi kryminalni. I był między innymi chłopak, gdzieś może 19-20 lat, który po pijaku poszedł na melinę i do kobietki, żeby mu wydała, meliniarki, żeby mu wydała wódkę. Nie wiem, czy on nie miał pieniędzy, czy nie chciała mu wydać. Złapał za młotek i babę zabił. No i za to siedział. No i siedział tam jakiś też za malwersacje finansowe facet z kopalni. No i po jakimś czasie, to była chyba rano, godzina już, wieczorem. Kazio jest, Świtoń, na tej celi, gdzie ja. Obiadu nie dostaliśmy, kolacji też nie. No, przyszedł na inspekcję jakiś oficer. To była chyba godzina już 20, tak, gdzieś koło 20. No i otwiera drzwi. No co to, nikt nie melduje? No nikt nie melduje, po co ma meldować? To nie jest kryminał, jesteśmy internowani, podobno. A to, że stan wojenny, to jest inna sprawa. To takie moje dywagacje, można tego nie rejestrować. Ale zobaczył Kazika i Świtonia i mówi, panie Kaziu, i pan tutaj? No Kaziu się roześmiał, mówi, jak pan widzi, panie poruczniku czy kapitanie, to chyba nie pierwszy i nie ostatni raz. No my się już dobrze znamy, ten kapitan odpowiedział. No ale poszli.
co jakiś czas świecą z góry, a my nie wszyscy mamy miejsca na pryczach. Niektórzy leżą na betonowej podłodze, tylko przykrytej taką linoleum, czy tam gumuleum, coś w tym sensie. Gdzieś koło godziny, może była piąta, otwierają się drzwi i wchodzi kto? Leszek Waliszewski. W celi było już kilkanaście osób i wszystkie prycze były zajęte, ale jedna z tych środkowych prycz została zwolniona przez kolegów i Waliszewski się na niej położył. Położyłem się obok niego, tak bokiem, i zacząłem mu szeptać do ucha. Najpierw on powiedział, że wracają z Komisji Krajowej w Gdańsku, wracają pociągiem i tu na dworcu w Katowicach przejmują ich esbecy, wsadzają do samochodu i wiozą na lompy. Przesłuchania jeszcze żadnego nie było. A ja mu wtedy mówię, słuchaj, myśmy tu przygotowali samochód i jeden lub dwa offsety małe, farbę i trochę papieru i miały wyjechać z naszego podwórka właściwie. No kiedy nas zabierano ze Stalmacha, to już tego samochodu nie widziałem. I byłem pewny, że on wyjechał i pojechał tam, gdzie powinien. To mu powiedziałem, więc on tylko kiwnął głową, znaczy poruszył głową i więcej nie rozmawialiśmy. Wróciłem tam do swojego kąta i dopiero tak, 16. zabrano mnie na przesłuchanie do drugiego skrzydła budynku na piąte piętro. Przesłuchiwał mnie jakiś oficer o nazwisku, mniejsza z tym, Kołodziejczyk. Pytał się wszystkiego, co było, jak zacząłem Solidarność. I do chwili aresztowania. I kazał mi to podpisać, ten protokół przeczytałem, podpisałem. I wracając stamtąd, przechodziliśmy przez podwórko. Pomiędzy dwoma skrzydłami tej komendy wojewódzkiej MO. I co najważniejsze, zauważyłem ognisko. Stos papierów, jeden lub dwóch cywili kręcą się koło tego ogniska i rzucają papiery, palą. Prawdopodobnie dokumenty jakieś. No i oficer, który mnie prowadził, starszy człowiek, gdzieś koło 40, nie starszy, no wtedy tak, to reszta to młodziaki byli. Koło 40 i słyszymy wybuchy. I ja mówię, co się to dzieje? Wojna? A on mówi, to chyba jeszcze kopalnia. Chyba przyjdą po was. Tak zaczął się uśmiechać jak z przekąsem. Chyba przyjdą po was. Uwolnić oczywiście. No i zaprowadził mnie z powrotem do tego aresztu, wpuszczono mnie do celi i zaraz zapytania, co się dzieje, co stało, co tam było. Ja mówię, że słychać jakieś wybuchy były. A już kilku chłopaków z Jastrzębia siedziało na tej celi. Jeden, kurczę, biedak cierpiał na hemoroidy i to w okropny sposób. Leżał na twardym, tyłkiem do góry i tylko pojękiwał. Do lekarza go nie chcieli wziąć, albo lekarz, nawet jeśli był, to mu tam coś innego dał, czy albo w ogóle nic nie dał na
na tą dolegliwość. No i tak na tym komendzie wojewódzkiej MO siedziałem do lutego.